Dzisiaj badamy sobie tutaj jajka i uważam, że rzecz, która przez wielu jest gdzieś, wiesz, pomijana, oczywiście jest krępująca też dla wielu mężczyzn, więc myślę, że jestem w takim miejscu po to, aby pokazać, że jest to krótkie badanie, a które może nam wiele powiedzieć i też dzięki temu nie musimy mieć jakichś problemów w przyszłości. Myślę, że tutaj właśnie ta edukacja, którą wprowadza fundacja, jest bardzo ważna. Takie możliwości, jak mamy tutaj dzisiaj. No, jesteśmy w centrum handlowym, miejsce dostępne dla każdego. Mówimy o tym, jak ważne jest właśnie zapobieganie temu zawczasu, więc ja zachęcam wszystkich panów, bardzo serdecznie zapraszamy tutaj, bo są to naprawdę rzeczy, którymi trzeba się zająć, a też na które nie poświęcimy dużo czasu, a jednocześnie możemy mieć ten spokój w przyszłości. Pana, żeby tu przyjść? Chyba taki brak świadomości wśród mężczyzn, jeżeli chodzi o swoje zdrowie i poprawę tego stanu. Tak? Chciałbym po prostu robić to profilaktycznie, przed, a nie już po. W radiu wczoraj słyszałem, że takie badania są, no i postanowiłem przyjechać, żeby zbadać. Był pan już na takim badaniu? Nie boimy się. 84 lata mam, a jeszcze nie boimy na takie badanie. Warto iść, bo to reklamują i... Przychodzi coraz więcej panów. My na początku na panów czekaliśmy, a teraz proszę zobaczyć, tam panowie czekają na nas. Problem jest taki, że choroby nowotworowe dotyczą wszystkich mężczyzn i my nie wiemy, na kogo trafi. Statystycznie to są choroby mniej lub bardziej rzadkie, ale z drugiej strony najważniejszą informacją jest to, że my nie mamy narzędzi, którym możemy stwierdzić, że to pan będzie miał albo ten pan będzie miał za 10-20 lat nowotwór. Dlatego trzeba chodzić profilaktycznie się badać. Z prostatą jest dużo trudniejszy, większy problem z racji tego, że to jest choroba, która nie daje długo objawów. Więc trzeba chodzić regularnie do urologa po to, żeby wykryć nowotwór we wczesnej jego fazie, bo tylko w tej fazie on jest wyleczalny. A na tym etapie nie daje zwykle żadnych objawów, więc trzeba zrobić badanie PSA i przyjść do urologa, tak jak ci panowie, którzy stoją przed tym, i nas to bardzo cieszy. Poza tym tak naprawdę my tu jesteśmy po to, żebyście państwo głośno powiedzieli: panowie, miejcie jaj, idźcie się badać, dopóki jesteście zdrowi, a nie wtedy, kiedy jesteście chorzy. To wszystko, co się dzieje wokół Movember w listopadzie, jest po to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie mają dzisiaj żadnej świadomości. To dochodzi do ludzi, którzy mają się obudzić i pomyśleć: kurde, to ja jestem w tym wieku, to ja chyba powinienem przyjść. Bo każdy szanujący się dżentelmen po 50 powinien przyjść do urologa z wynikiem PSA, przebadać swoją prostatę. Tak samo jak młodzi ludzie powyżej 15 roku życia do 40 powinni badać sobie rony regularnie, bo rak jąder istnieje i on niestety właśnie w tym wieku jest. Jeśli ktoś nie ma świadomości, że takie są sprawy, dlatego nie przychodzi do lekarza. Dlatego dzięki państwu możemy dotrzeć do tych wszystkich osób, które siedzą przy telewizorze, przy radiu, czytają różnego rodzaju media społecznościowe i mówią: kurde, to chyba o mnie chodzi. No dobra, przyjdę do lekarza, sprawdzę się, czy jestem zdrowy. Jeśli rozmawiamy o młodych chłopakach, masz 15 lat lub więcej, zacznij sobie badać jajka. To jest proste. Dotykasz je, patrzysz, jaka jest struktura. One są dwa. Powinny być podobne, takie same. Jeśli one są takie same, nie martw się. Jeśli robisz to regularnie, raz w miesiącu, to po kilku razy już znasz doskonale. Jeśli coś się zacznie dziać, od razu to wyczujesz. Lepiej niż i lekarz. Wtedy idziesz do lekarza, robimy USG i badamy dalej. I tak jesteśmy w stanie uratować ponad 100 chłopaków, 100 młodych mężczyzn, którzy rocznie umierają na raka jąder w Polsce. To jest największa śmiertelność w całej Europie. Dlaczego? Bo trafiają zbyt późno. Dlatego, że się nie badają. A jest to badanie proste, dostępne, mogą to robić mężczyźni, kobiety. Trzeba sobie sprawdzać jądra. Bardzo mi bliska osoba, można powiedzieć, że przyjaciel. W czerwcu tego roku, 9 czerwca, dowiedział się, że jest chory, ma raka jąder. No, na początku, wiadomo, tragedia, sytuacja bardzo ciężka dla niego, dla najbliższych. I byłem jakby uczestnikiem tego, jak po kolei, poprzez wizyty, poprzez kolejne sprawy, zaczął te leczenie. I teraz, dwa tygodnie temu, napisał do mnie wiadomość, mówi, że jest po ostatnich badaniach, że wszystko jest super, że udało się, że ma po tomografii chyba jest zdrowy, więc wszystko tak naprawdę trwało od czerwca do października. W miarę krótki okres czasu, no ale badał się. Było to dla niego ważne.